drodzy Państwo, ja już przeniosłam się do naszego kącika literatury, a w nim Robert Cichowla z wydawnictwa Replika. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam. I oczywiście trzy książki, które dzisiaj zabrałeś ze sobą do studia. Widzę, że pierwsza z nich to gitara. Nieprzypadkowo, bo nie wiem, czy wiesz, że w Poznaniu huczy od imprez właśnie tego typu muzycznych. No właśnie obiło mi się uszy, że niedawno miało miejsce coś takiego i że ludzie spotykają się na Starym Rynku i grają na gitarze razem tak wszyscy. Jest. Także... Tak jest. Wczoraj właśnie o tym mówiliśmy w programie Open Night. Także proszę, książka Gitara elektryczna i basowa dzisiaj trafia do nas. Cóż to takiego? Co możemy... Gitara elektryczna i basowa autorstwa Jarosława Jankowskiego. Może na początek parę słów o autorze, bo to... osobistość bardzo specyficzna, o specyficznym hobby, mianowicie autor bardzo lubi, zajmuje się tym zresztą na co dzień i rzeźbić w drewnie i strugać różne rzeczy, między innymi jest autorem książki, którą również wydaliśmy, Kuszaj łuk, gdzie uczy, pokazuje i przedstawia sposoby na wykonanie łuku oraz kuszy z drewna, także to po części też może troszeczkę dla młodszego czytelnika, który właśnie chciałby taki profesjonalny łuk lub też kuszę sobie wykonać, ale też dla fanów historii, ponieważ dużo ludzi, tak jak żeśmy zaobserwowali już na targach historycznych, interesuje się tego typu właśnie rzeczami tematyką i ta rzecz, ta książka cieszyła się dużym powodzeniem właśnie z tego względu. A tu jest jego druga pozycja, tym razem właśnie tematycznie nieco inaczej, bo facet pokazuje, jak samodzielnie wykonać, regulować, a później również i naprawić gitarę elektryczną i basową. Także no na pewno rzecz na polskim rynku niespotykana i bardzo taka oryginalna. Zresztą widzę, że dodatkowo z ilustracjami pomocniczymi. Tak, autor właśnie posiłkuje się, lubi też pokazać czytelnikowi, jak powinno wyglądać, poszczególne kroki, jeżeli chodzi o wykonanie takiej gitary. I no, właśnie Robert, zawsze zamieszka, robi sam te zdjęcia i... W moim wykonaniu. Moja gitara, moim podjąłbyś się tego? Myślę, no, że nie proste zadanie. No, ja nie wiem, czy bym się podjął, bo jak swego czasu grałem na gitarze, to jednak ją sobie sam sprawiłem, a później to tylko struny dokupowałem i sam stroiłem. Także bardziej, jeżeli chodzi o regulację i ewentualną naprawę, to mi się ta książka przydała, bo samodzielnie raczej nie wykonał gitary, nie byłbym w stanie. Chociaż autor tutaj nawet pokazuje, i to jest ostatnie zdjęcie, z jakiego rodzaju drzewa, to znaczy z jakiego pnia można zacząć zabawę z tego typu właśnie robótką. Więc taka no, profesjonalne, bym powiedział, opracowanie od podstaw, jak wykonać gitarę elektroniczną i basową. Także Jarosław Jankowski, bardzo polecam. Dla specyficznego oczywiście grona odbiorców, bo to nie jest książka dla każdego do poczytania przy... wieczornej szarudze, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany tematyką, to ciekawe. I ciekawy też pomysł na prezent, drodzy Państwo. Te książki oczywiście będą dostępne na naszym fanpage'u na Facebooku. Gorąco zachęcamy do tego, żebyście brali udział w naszym konkursie, ale pozostały jeszcze dwie pozycje. Tak, pierwszy, w sumie to właśnie druga pozycja, nasza absolutna nowość, to jest fetysz Kate Codry. Autorkę być może wielu ludzi kojarzy, między innymi z bestsellerowych książek Zero, Skóra, Urazy mózgu, one wychodziły ładnych parę lat temu, ma z 10 do kilkunastu lat temu w Polsce i potem przez długi czas był przestój. Książka sama w sobie jest napisana w roku 1986, także już jakiś czas temu. Natomiast jakoś miała pecha na tym naszym polskim rynku, bo w przygotowaniu była 10 czy ileś lat temu, natomiast nie wyszła. Zrezygnowano z jej wydania. No i po wielu latach właśnie my po raz pierwszy przedstawiamy ją polskiemu czytelnikowi. Sama autorka słynie z powieści takiej, no można rzec, po części grozy psychologicznej, łączącej elementy trochę obyczajowe, trochę takie, paranoidalne wręcz. Natomiast to jest rzecz troszeczkę inna od tego, z czego jest znana w Polsce, bo jest to gotycka opowieść erotyczna o trójkącie
dwóch facetów kontra kobieta, ich relacjach, ich sposobie bycia, bardzo dobrze nakreślone portrety psychologiczne. I co wyróżnia tę powieść, to zwłaszcza język, bo jest taki mocno poetycki. Te zdania są albo bardzo, bardzo długie na całe akapity i oddzielone tylko i wyłącznie przecinkami, ale jednocześnie płynnie się to czyta. Także mogę rzeczywiście polecić również, no właśnie, jednym tchem. Również tym czytelnikom, którzy po prostu oczekują jakiejś tam klasycznej opowieści, ale jednak pod względem językowym bardziej takiej wymagającej. Mm-hmm. Także oto ale fetysz. Ale literatura bardziej kobieca? To znaczy, tak, bardziej jednak kobieca, chociaż Kate Kodża ma w Polsce tyleż samo fanów, co fanek. Mm-hmm. Ale mówię, no to do tej pory się ukazywało, to były jednak książki kierowane do bardziej głównego jednak nurtu i dla kobiet, i dla mężczyzn. Tutaj mamy właśnie ten trójkąt i chyba jednak bardziej ta powieść erotyczna jest skierowana dla kobiet. Sądzę. Mhm. To wobec tego panie oczywiście zachęcamy do tego, żeby po tę książkę właśnie sięgnąć. Jutro z pewnością będzie ona dostępna już u nas. Fetysz, ale jeszcze trzecia pozycja historyczna. James P. Duffy, Vincent Ritchie, Führer musi zginąć, czyli plany i próby zabicia Adolfa Hitlera. Tego typu książek na rynku polskim mieliśmy kilka. I generalnie żadna z nich nie wyczerpywała tematu od A do Z, bo albo autorzy koncentrowali się na poszczególnych wypadkach, czy też przypadkach zabójstwa, czy też prób zabójstwa, zabicia Adolfa Hitlera. Natomiast tu mamy książkę, opracowanie takie bardziej szczegółowe, bym powiedział, bo autorzy skoncentrują się na kwestii wszystkich osób, wszystkich postaci historycznych i niehistorycznych, które w jakimś tam stopniu, mniejszym lub większym, próbowały odebrać życie Adolfowi Hitlerowi, albo też chciały sprawić, aby facet po prostu zniknął z areny historycznej. Także od bardzo prozaicznych prób zwyczajnego, by można było rzec, otrucia po cele snajperów, znaczy po cel Adolf Hitlerów snajpera wykwalifikowanego w tej książce mamy. Także pozycja zdecydowanie historyczna dla tych, którzy... Tylko dla fanów historii? Nie, również dla fanów takiej książki sensacyjnej, bym powiedział, bo to oprócz tego, że są motywy historyczne, no bo sama w sobie tematyka jest historyczna, to jednak właśnie sposób opisywania tych wydarzeń przez autora jest taki bardzo dynamiczny, mocny, ostry i również ciekawostkowo facet podchodzi do rzeczy. Także mamy tutaj też dużo takiej właśnie sensacji od tej strony takiej bardziej też makabrycznej, można powiedzieć. Nie wszyscy wiedzą właśnie, jak wyglądały właśnie te próby i kto i dlaczego chciał de facto, aby Adolf Hitler poległ szybciej niż to się stało. Mhm. Także polecam bardzo, Führer musi zginąć. Rzecz, która też jest nowością, ukazała się kilka tygodni temu i stanowi takie właśnie uzupełnienie wiedzy, bo to nie jest książka o Adolfie Hitlerze stricte, o jego działalności i tak dalej, tylko właśnie takie uzupełnienie wiedzy na temat tego, co się wydarzyło za kulisami, czyli jak bardzo chciano się go pozbyć. Mhm. Te trzy książki oczywiście będą dostępne u nas na naszej stronie. Drodzy Państwo, one mogą trafić do Waszego domu, a ja sobie właśnie uświadomiłam, że to jest nasze ostatnie spotkanie w wakacje. Wobec tego, Robert, jakie plany na wakacje? Te ostatnie dni trzeba dobrze wykorzystać. Ja nigdy nie planuję wakacji, bo ostatnio nie mam na to kompletnie czasu. To zaplanuj sobie ten weekend najbliższy. Myślę, że nad jezioro chyba jakieś wyskoczymy z małżonką i z synkiem. To życzymy oczywiście dużo, dużo słońca, niebieskiego nieba i tego życzę również Państwu przed telewizorami. Gromów z tego jasnego nieba. Tak? Tak jest. Tych gromów też, no bo to są te ostatnie dni wakacji. Mam nadzieję, że dzieci słuchają, chociaż mogą jeszcze zamknąć uszy, bo na tą wieść, że już za chwilę wracamy do tych szkolnych ławek, może być za chwilę płacz. No właśnie, to jest. My widzimy się bardzo z Robertem za 2 tygodnie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dzięki serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa już teraz zapraszam na krótką przerwę. Za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia.